Siema, z tej strony Ptachów, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Generalnie będzie to już kolejny odcinek z serii, w której pokazuję najlepsze miejsca do latania na arenach lub turniejach. Standardowo wszędzie mamy łapce w górę o subskrypcji pod tym materiałem i o tym, że tylko 10% osób oglądających mojej filmie subskrybuje ten kanał, więc miłoby mi było, jakbyś stawił właśnie tego suba. No ale dobra, nie przedłużamy już, przechodzimy do odcinka. Dobrze, więc lecimy sobie dokładnie w to miejsce tutaj. Ten most właśnie. Lądujemy najlepiej właśnie w tym rogu. Ja zaraz wam pokażę, jak go lutować i jak potem rotować, aby jak najefektywniej wykorzystać właśnie tą miejscówkę. No i lądujemy, od razu mamy taktikale, więc bardzo spoko. Tuż pod nami jest pierwsza właśnie skrzynka. I duży kelber od razu, nie wiem, już jest bardzo spoko. Tam jest zwykła mopok, więc mi się nie chce po niego iść. I tutaj idziemy dalej na kolejny budynek. Na kolejnym budynku mamy kolejną skrzynkę. Tutaj karabin piechoty, z którego średnio miałem grać, ale zawsze warto go zabrać. Lecimy sobie teraz, źle zbudowałem schody. Tędy tutaj mamy łuk, bardzo spoko. Tutaj mamy łowisko. Łowimy. Jedna ośmiornica, no dobra, zawsze to coś. Tutaj mamy jakiś prowizoryczny karabin, więc jest niepotrzebny. Tutaj ten stół polecam zniszczyć, żeby z niego jedna kość. Na górze się może skrzynka zrespić, ale mi się nie zrespiła, więc nie idę tam nawet. Tutaj jest nic ciekawego. Tutaj sobie zbieramy. Tutaj pod nami wydaje mi się może być kolejna skrzynka. A ja mam pompę taką, ale wolę właściwie tego taktikala niż szarą tą. I z tego miejsca idziemy jeszcze tutaj. Zniszczyć sobie te czaszki, bo mamy z tego kości. I w ten sposób mogę sobie zrobić właśnie... Tutaj karabin pierwotny. Chyba trzymam, a jeszcze czwarta, dobra. I jest tutaj też czwarta, tylko zapomniałem jej zebrać oczywiście, bo jestem takim mądrym człowiekiem. O, tutaj jest czwarta. Dobra. Tutaj się schowajmy sobie. Ulepszmy to na spokojnie. I teraz stąd sobie schodzimy na dół i idziemy w stronę statku. Tego właśnie tutaj i skały przy okazji sobie kampimy oczywiście. To może też jest warte wspomnienia. Te skały są dosyć obfite w kamień, więc polecam zniszczyć tą przede wszystkim i tą drugą. Tutaj ona chyba też ma 900, nie, ona też ma 900 właśnie. Obydwie są bardzo obfite w kamień, więc polecam je zniszczyć. Dopiero wtedy zabieramy się tutaj za otwieranie skrzynki na statku, przez zniszczenie statku najlepiej, bo tak jest najsprawniej. Metal dostajemy. Jakaś pompa słaba, to nie chcę. Drzewko sobie niszczymy. Metal zbieramy. Teraz idziemy w miejsce za tym krzaczkiem właśnie, bo tutaj jest takie tajne miejsce, w którym może się zrespić skrzynka z bunkra, ale nie zawsze jest. Właśnie tym razem jej na przykład nie ma niestety. Kolejne kamyczki. Tutaj idziemy niszcząc drzewka. Idziemy sobie w stronę stacji. A może warto by, żeby było, żebym sobie wypił te kewy w sumie. Bo tak trochę głupio dziś bez kewa. Tutaj jeszcze spotkam jakiegoś typa na stacji, będzie problem lekki. I w ten sposób mam już full kamienia. To można już lecieć na stację. Małe kewlary, o. Bardzo dobrze. Wybiłem duży kewl, no tak akurat małe się pokazują. Nie wiem, czy wy też tak bardzo często macie, ale ja tak naprawdę mam często i dosyć mi to denerwuje. Tutaj mam jeszcze ammo boxa. Idziemy na tą stację. Trzeba zwrócić też uwagę na to, że tutaj czasem może ktoś być. Albo już mógł ktoś zlutować i sobie pójść, więc nie zawsze się liczy tutaj na lut. No ale tym razem chyba nikogo nie był bez niezlutowany, więc bardzo spoczko. Mamy już full drewna, full kamienia. Jeszcze możemy sobie części wyfarmić, jeśli ktoś by chciał. Ja w sumie nie potrzebuję, ale tu jest jeszcze... Prawdopodobnie mogą się tutaj nawet aż 3 auta zrespić, więc części też wam nie zabraknie, jeśli potrzebujecie coś skraftować. I teraz idziemy w tą stronę dokładnie, w stronę hangaru. Po drodze, jeżeli też chcemy części i metal, to możemy zniszczyć te dwa samochody. Znaczy właściwie kampery, mi się ich nie chce niszczyć, więc po prostu zostawię na spokojnie. I pokazuję wam jeszcze tutaj. I po zlutowaniu właśnie tego, w sumie pojedynczego hangaru, albo bardziej tego, co z niego zostało, jesteśmy już praktycznie... wolni, już możemy robić co chcemy, iść rotować w którąkolwiek stronę, bo jesteśmy w środku mapy, więc nie musimy się praktycznie nigdy o strefę martwić. Bierzemy sobie pompę na przykład, tu jest jedna skrzynka.
I jeszcze druga skrzynka jest... Ominęłem ją niestety, bo może być tak, że jej po prostu nie ma, ale nie wiem. Druga skrzynka powinna być tutaj. No tutaj, ale jej nie ma. Tego ją pominąłem. Biorę sobie PM natomiast to. No i generalnie jesteśmy... Mapa mi się nie chce otworzyć, nie wiem co się stało. Zaraz. No, poprawka. Sprawdzamy, czy mu się mapa nie chce otworzyć. No klikam H i się nie chce mapa otworzyć. Nie wiem co jest nie tak z tą grą. Kurde, no niedobrze, nie wiem czy... Nie no, raczej H działa. Nie mogłoby się tak zepsuć banalnie. Nie wiem właśnie dlaczego mi nie działa. A chciałem wam pokazać, gdzie dokładnie jesteśmy na mapie. Dobra, zaraz odłączam, podłączam klawiaturę i wracam do was. Dobra, klawiatura podłączona na powrót. Zobaczymy, czy teraz będzie działać. Dalej nie działa. Spróbuję zbindować pod inny przycisk. Przełącz mapę. To dajmy sobie jeszcze pod J na przykład. A tu już coś jest pod J. To przełącz mapę pod dwukropek sobie dam. Pod średni. Dobra, zapisz. I nie, po prostu nie działa mi mapa, nie mam pojęcia dlaczego, ale to ja mam jakiegoś przeciwnika. Takiego totalnie randomowego, bo chciałem sobie... Nie spodziewałem się go tutaj w żadnym wypadku. Gdzie on jest? Dobra, zabity, wyeliminowany. Niepotrzebna przeszkoda. Nie wiem, po co tutaj w ogóle przychodził, jak ja sobie na spokojnie prowadzę odcinek. Nie rozumiem takich ludzi, no. Totalny brak szacunku wobec mnie. I nadal mi się nie chce mapa otworzyć. To zrobię po prostu tak, że wam pokażę zaraz screena mapy i z miejscem, w którym dokładnie teraz jesteśmy. I tutaj rotowanie możemy mieć dosłownie w każdą stronę. Widzicie, teraz ja mam strefę i gwarantuję wam, że w 90% gier wy też będziecie mieli strefę po robieniu tej rotacji. No i wydaje mi się, że w tym odcinku to na tyle. Jeśli się podobało, pamiętajcie zostawić suba oraz łapki w górę. Trzymajcie się. No i cześć.